kiedy 1 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna między Rosją a Prusami i Austrią, w sercach Polaków zrodziła się nadzieja, że odzyskanie niepodległości jest już bliskie, ale tymczasem musieli walczyć w szeregach wrogich armii. Dla wielu z nich ta walka była ostatnia, ale nie doczekali wolnej ojczyzny. Czuwaj wszystkie zuchy i harcerze. Jesteśmy 6. gromadą zuchową Leśne Skrzaty, spotykającą się regularnie przy szkole podstawowej numer 7. I zaprosiliśmy dzisiaj gości z całego Chówca na uroczystość poświęconą 95. rocznicy odzyskania niepodległości. Moje zuchy bardzo dzielne przygotowały dzisiaj tak ciekawy kominek. Polsko, moja kochana, i święto twoje, tu właśnie z flagą stoję. W hołdzie żołnierzom, w hołdzie wolności, w hołdzie poczucia ludzkiej godności. Wszystkie pokolenia mogły nauczyć się czytać, aby zniszczyła swe siły do dalszych życia marszyły. Pokażę ci rany skryte, głębokie na twarzach gminy i z nich będą cię uczynek z litery imienia ojczyzny. Zapraszam teraz do pieśni patriotycznej pod tytułem Piechota. Chciałabym tutaj bardzo pochwalić zuchnę Martynę również, Kamila, Wiktora, Szymona, Zosię, które właśnie podjęły to ciężkie zadanie, przygotować właśnie nasz taki koncert właściwie z okazji niepodległości dla zuchów i harcerzy z całej Piły. Kiedy została uchwalona Konstytucja 3 maja, niestety nie zapobiegła ona upadkowi Polski. Stali się więc nasi przodkowie obywatelami państwa pruskiego, austriackiego lub rosyjskiego. Domy i rodziny były jedynymi miejscami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały i przestrzegały polskich obyczajów i obrazów. Wychowywano je w duchu patriotyzmu. Zrobili dla nas tak wiele i postanowiliśmy, że będziemy zapraszać na nasz kominek corocznie właśnie gości, żeby ta pamięć o bohaterach nie zaginęła nigdy. Chciałabym, żeby teraz Martyna, nasza dzielna, jedna i druga, opowiedziała, jakie ma wrażenia po dzisiejszym kominku. No, fajnie było. W ogóle były wiersze różne. Śpiewaliśmy piosenki, no i w ogóle było miło. Wszyscy przyszli, zuchy i harcerze, druhny, no i w ogóle fajnie. Było bardzo ciekawie, mi się bardzo podobało. Był nawet pokaz patriotyczny mody. Widzimy stroje z XIX wieku po upadku Powstania Styczniowego. Czarny kolor symbolizował żałobę, a jako zewnętrzny wyraz. Podobało mi się, a najbardziej mi się podobał patriotyczny pokaz mody. W ogóle było fajnie. Wszyscy bardzo się fajnie bawili, było po prostu super.
było tak fajnie, że nie można nawet tego określić. Gdybym miał dać ocenę tego komika, to bym dał 10/10. Podobały mi się te stroje, ciekawie wykonane. Wiersze pani Rita musiała się bardzo postarać, żeby tak ułożyć piosenki z górnej półki. Ja biłam się tak samo, jak stał się mamo chwal, tylko mi ciebie mamo, tylko mi polski żal. Pójdziemy naprzód, nigdy wstecz, że starym hasłem naszym z krwi pospolitą tworząc rzecz, pachnę tędy pałaszem. Rosnącą szlakiem naszych dróg, tak nam dopomóż Bóg. Słuchajcie, kajdany zawarli, na polską glebę żyzną upadnie krew, a wiosną z krwi rozkwitniesz nam ojczyzną. W słońcu, co legnie ci u nóg, tak nam to pomóż Bóg. Jeszcze była obietnica, też było fajnie. Na przykład piliśmy, znaczy inne zuchy piły sok pomidorowy, moczyły nos w wodzie, na przykład palec pod ogień podkładały i w ogóle tak musiały się wykazać, co umieją. Ale te zuchy, które są tutaj. Tak? Yes. Bardzo dobrze. Fajnie, co prawda ona już jest przygotowana, ale poradziła sobie. O, brawo! Ten pieniek gościa, zobaczcie, jak się zabrał profesjonalnie. Patrzcie, patrzcie, jak ten kopisz nam tu rośnie. Pięknie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Te krótkie opinie zuchów są najważniejsze i no i bardzo mnie to cieszy, że odbierają to właśnie dzisiejsze spotkanie tak, jak ja sobie tego życzyłam. Także dziękujemy pięknie i czuwaj. Czuwaj!